jeszcze chcę bardzo tutaj skorzystać z okazji, że życie ma, i zapytać się bo ja niedawno o tym się w ogóle dowiedziałam, o tym całym kręgu kobiet, o tym czerwonym namiocie, bo gdzieś u ciebie też, jak czytałam informacje w internecie, gdzieś też mi to mrugnęło, że o tym pisałaś. Bo ten na przykład, ten krąg taki kobiet i wyłącznie kobiet, gdzie mężczyzna nie był dopuszczony, tak? Tak, troszeczkę o tym więcej. Ja się dowiedziałam w ogóle, jak film obejrzałam, Czerwony namiot, że coś takiego istniało, powiem szczerze, dopiero. Znaczy, wiesz, Czerwony namiot to jest ogromna, ogromna tematyka, tak? Więc jakby zastanawiam się, jak powiedzieć tak w krótkiej formie. Myślę, że bardziej odniosę się do tego, do tej przestrzeni tylko dla kobiet. Bo gdzieś tam mam wrażenie, że czerwone namioty też są o tym, tak? Że to jest ta przestrzeń tylko dla kobiet. Oczywiście czerwony namiot jest stricte związany z okresem miesiączki i z czasem, kiedy chowam się do środka, jestem dla siebie. I jest to naprawdę niesamowite, że kiedyś to funkcjonowało, a dzisiaj zupełnie ten czas miesiączki jest nam zabrany tak naprawdę, tak? I że nie mamy tej przestrzeni, żeby sobie powiedzieć wszystkim, idę do czerwonego namiotu, cześć, wrócę za 3 dni, tak? Co byłoby naprawdę niesamowite. Ale tak, potrzeba nam takiego czasu kobiet, potrzeba nam czasu tylko dla siebie. Też myślę, że właśnie przez to, jak bardzo mało kobiety miały dla siebie przez te ostatnie lata, przez te ostatnie setki lat, to gdzieś jeszcze się chyba nie wyrównało w świecie to, czym jest ta męska energia, czym jest ta żeńska energia, tak? Jakby nie chodzi o to, że to jest czas przeciwko mężczyznom. To jest bardziej o tym, jak po swojemu, jak po żeńskiemu w tym świecie funkcjonować, nie na męskich ścieżkach, a może właśnie o tym, jak w ogóle wyjść poza tą opozycję, poza to żeńskie i poza to męskie, ale właśnie może, żeby wyjść poza tą opozycję i znowu jakby nie odtwarzać tego modelu, potrzebujemy się wycofać i pobyć tak same ze sobą, tak w zanurzeniu głęboko, bo jak ja rozumiem czerwone namioty, to właśnie tak je rozumiem, że to jest czas, gdzie jestem najgłębiej w kontakcie ze sobą. Z tym, co niesie dla mnie cykl, czyli z tym momentem, kiedy jestem w odmiennym stanie, mówi się nawet, że kobieta jest wtedy na księżycu, czyli jest jakby poza tutaj tym codziennym światem, jest w jakimś innym. I ja się wtedy naprawdę głęboko kontaktuję z tym, co jest we mnie, z tym, jakie emocje są zapisane w mojej macicy, jakie chciejstwa mi się pojawiają, na co mi się pojawia bunt, bo tak naprawdę moje emocje mieszkają w moim brzuchu i okres jest takim momentem, kiedy ja mogę rzeczywiście zejść tam w dół i z tym miejscem się skontaktować. I jeżeli ja daję sobie na to czas i wychodzę z tego świata, nie tylko nawet od mężczyzn, ale również od w ogóle świata, tak? To nie jest właśnie jakoś, wiesz, waloryzowane, że to jest ucieczka od mężczyzn. Od świata, odchodzę od świata, idę do siebie. Ja bym bardziej tak tą opozycję postawiła. Natomiast kręgi... Po prostu to ci może nawet nie wstawię, ale co mi się ciśnie, bo to w moim przypadku, kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałam, jeszcze chyba w dzieciństwie, to było jeszcze gorzej niż jak mówisz, że to było przeciwko mężczyznom. To nawet było bardziej tak podane, że to jest kobieta taka nieczysta, niedobra, że to trzeba ją gdzieś wygonić do jakiegoś tam namiotu w lesie. Jak ona ma okres, to jest taki w ogóle bleże. I to było tak, no to zrobiło na mnie duże wtedy wrażenie, bo... że poprzez wieki kultury tak to się wytworzyło, bo najpierw okres miesiączki był okresem, kiedy kobieta, nawet były takie plemiona, gdzie kobieta w czasie miesiączki była tą, która wieszczy, czyli do niej przychodzono po rady. Krew miesięczna była tą, która uzdrawia, więc nawet po tą krew przychodzono, tak? Jakby ten moment okresu był sakralny. Ale poprzez wieki rzeczywiście kobiety w czasie miesiączki, czy w ogóle kontakt z krwią, to był taki jakiś rodzaj tabu, to się stało być może właśnie takim niepokojem wokół tego, co nie są kobiety, jakie procesy sobą reprezentuje i tym mrokiem kobiecym, tak? Bo to jest taki moment uśmiercania tak naprawdę, tak? Miesiączka to jest energia, w której różne rzeczy w nas umierają i ciało się z nich oczyszcza, tak? Więc jakby trochę jakoś w niechęci na ten mrok, trochę w niechęci na tą krew, rzeczywiście kobieta miesięczna stała się nieczysta, tak? Jakoś różne religijne elementy tutaj też odegrały swoją rolę przy tym, że tak zostało to postrzegane. Jest to częścią tego takiego modelu, że kobieta jest nieczysta właśnie również poprzez dogmaty religijne. Ale właśnie to jest już takie, taki zaburzony obraz tego, jak pierwotnie to było postrzegane. Tak? Więc jakby musimy też pamiętać o tym, że
zawsze szukamy tego najpierwszego obrazu, najpierwszego znaczenia, bo później te znaczenia przypisuje się kulturze i kultura używa ich tak, jak sobie życzy, tak? Więc już jakby ten obraz jest zaburzony. Właśnie dlatego chcę jeszcze raz to tak przypieczętować, ponieważ ty jesteś osobą, która i wie o tym dużo i studiowała, tak, czyli taka odpowiednia do tego pytania. Czyli na samym początku było tak, że to było czczone i to było coś okej, że tak powiem, tak? Potem w procesie nastąpiło dopiero coś takiego, że to się zaczęło kojarzyć z czymś takim nieczystym. I to jest związane z religią, tak? Czy ja to dobrze teraz zrozumiałam? Między innymi, tak? Między innymi z religią, bo jakby myślę, że jest to też związane w ogóle z takim lękiem przed krwią, lękiem przed czymś nieczystym, czymś mrocznym. A tak naprawdę, zobacz, bardzo mi się spodobało takie określenie, że krew miesięczna to nie jest krew, która wynika z zabijania i rany, z przelewania krwi. Ta krew leje się sama. Tak? To oczyszczanie dzieje się same, ono nie wymaga zranienia. Mhm. Tak? Więc jakby to jest krew, która płynie sama, ale nie wynika z zabijania, czy z walki, czy z ranienia. To jest krew, która płynie i oczyszcza. Mhm. I gdzieś pierwotnie kobiety miały z tym kontakt i w ogóle tak naprawdę pierwsze kalendarze oparte były o miesiączkę kobiecą, tak? Więc jakby ona była ważnym elementem kultury, bo właśnie poprzez miesiączkę zauważono korelację kobiety z cyklami księżyca. No właśnie. Tak? Miesiączka były splecione, więc zaczęto tworzyć kalendarze na bazie tego, jak kobiety miesiączkują i te pierwsze kalendarze mocno o tym mówiły. Kobiety, kiedy dorastały, dziewczynki, kiedy dorastały, dowiadywały się od swoich matek, jaką moc niesie miesiączka, tak? Jak ogromnie wiele niesie właśnie z jednej strony tych uzdrawiających procesów, z drugiej strony tych procesów, które kontaktują z trochę z tym innym światem, z intuicją, z jakąś głębią siebie, ale też właśnie z mocą jakąś oczyszczania i zamykania. To jest ten czas, kiedy czarna bogini do nas przychodzi, kiedy jesteśmy w procesie transformacji ogromnej, tak? Przemiany, zostawiania. Więc jeżeli ja w ten sposób będę postrzegać moją miesiączkę i w ten sposób będę z nią pracować, to ona mi zupełnie inaczej będzie funkcjonowała i zupełnie inaczej w moim ciele będę się czuła w czasie miesiączki, niż kiedy ja będę o niej myśleć, że ona jest obrzydliwa, że jest tabu i będę nadal oglądać reklamy z niebieskimi podpaskami, tak? Jakby w ogóle, znaczy jakie to tabu nadal jest mocne, nadal w reklamach podpaski barwi się, chociaż ostatnio już się pojawiły czerwone, ale jak długo na niebiesko je barwiono, tak? Czyli w ogóle ta krew jako taka w jakiś sposób tabu się stała, tak? I ta krwawiąca kobieta również. Czy ty jako właśnie taki ten kulturoznawca, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, kiedy ten moment nastąpił, kiedy coś takiego tak odchyliło się w tą stronę, że to jest coś takiego? Czy chociaż tak mniej więcej, no kiedy coś takiego nastąpiło? Jest to dyskusyjne, tak? No bo z jednej strony mówi się o tym, że były te kultury pokojowe w całej Europie, one sobie funkcjonowały bardzo długo i nazwane to były tak zwane kultury megalityczne, czy też właśnie te kultury kobiece. I później pojawiła się, no i właśnie, tutaj są różne opcje, pojawił się albo kryzys wynikający z niedoborów żywności, ale pojawił się też najazd wędrujących plemion pasterskich, które tak naprawdę zmieniły oblicze Europy starej, tak? I z tych pradawnych kultur nic prawie nie zostało. I pojawiły się te nowe plemiona już bardziej były nastawione na zdobywanie terenów, ziemi, zasobów, i kultura zaczęła się zmieniać. Mhm. Więc w tym momencie jakby to męskie, czyli ten wojownik, ten, który zdobywał, ten pasterz, który już jakby gdzie indziej upatrywał tego swojego bóstwa, już gdzie indziej jakoś to, wiesz, funkcjonowało. Zresztą zobacz, pięknym takim przełożeniem dla mnie jest to, że dawniej świątynie, choćby te na Malcie właśnie, a propos Malty, były budowane jak łono. Tak. Tak? One były piękne, to były łona Matki Ziemi, tam się rodzimy, tam umieramy i właśnie nawet to postrzeganie, że w tym łonie, w tym podziemiu, w tym mroku my się rodzimy, nie w jakimś niebie, tam tamtąd przychodzimy, a do piekła idą ci gorsi, tylko w tym mroku wszyscy do niego odchodzą, wszyscy się z niego rodzą. I nawet te świątynie były tak budowane, że one były w połowie wzgórza, wioska była powyżej, więc człowiek, żeby spojrzeć na świątynię, musiał spuścić wzrok, kierować go ku ziemi. No energia była w górze, a nie tam, nie? Dokładnie, a później pasterz wędrujący po polach patrzył w niebo, bo on musiał pilnować pogody i bóstwa przeniosły się do nieba, tak? Jakby to jest często
kultura i religia idzie za tym, co jest realne, co jest w tym momencie działające, tak? Więc jeżeli to łono Matki Ziemi było świątynią, no to wszystko, co w kobiecym łonie, było święte, również miesiączka, tak? Również ten czas umierania i odradzania się. Zresztą to też pokazuje hipogeum na Malcie, tak? Tam jest to miejsce, w którym z umarłymi się było, z umarłymi się śniło sny i śniąc sny, śniło się świat, kobiety śniły. I jakby ten czas miesiączki jest też o tym śnieniu. Tam też dotyka się tego kontaktu z tymi, które były, z pradawnymi kulturami. Tam się dotyka tych snów, które są wiecznie tkane i później można to wnosić do świata. O ile dotkniemy już tego miejsca w sobie, tak? Ja wiem, że to wszystko brzmi jak abstrakcja, nie, bo w dzisiejszym... Ja po prostu zastanawiam się, ty masz tyle wiedzy, że ja bym mogła tak słuchać i słuchać po prostu. No, w sensie, że masz tego tak dużo i to się tak fajnie słucha. Ja bym chętnie... Słuchajcie, mam teraz do was prośbę oglądających, że jeżeli macie jakieś pytania, to i proszę was, i lajka wstawiajcie, i piszcie, i nie bójcie się, tak? Bo jeżeli chcecie, to jakiś temat może was zaciekawił, jeżeli się zgodzisz oczywiście na przykład, żeby być może jeszcze raz my się spotkali, jeżeli by była taka potrzeba, bo ty masz tego tak dużo, że ja nawet nie wiem, wiesz, ja bym się chciała wszystko zapytać, ale teraz tak... Ale właśnie właśnie jak są pytania, bo wtedy łatwiej jakby, bo ja mam dużo, no bo ty masz tyle tego, że to po prostu... Bo tak to gdzieś, wiesz, i przy, no nie wiem, no mi się na przykład bardzo fajnie rozmawia. I nie chcę cię, wiesz, bo obiecałam ci, że będzie 40 minut, już ci przegadałam na więcej i takie mam poczucie winy lekkie. Teraz mi przyszło takie nadomykanie, takie jak gdyby, ponieważ zaczęliśmy mówić o tej męskiej, żeńskiej energii. Co ty myślisz o tym, że teraz dużo się czyta o tym i widzi, przynajmniej jak do mnie takie wideo przychodzą, że teraz jest jakby niby taka era, czy epoka, czy taki czas wyrównywania tych energii żeńskiej i męskiej i teraz jest niby czas, kiedy ta kobieca musi właśnie być taka, nie wiem jak to powiedzieć, czy mocniejsza, czy niemocniejsza, albo że się wyrównać musi. Odnośnie tych świątyń, to właśnie na Malcie, ja przypadkiem znowu, czy nie przypadkiem, kiedyś trafiłam w tej Gantii, był jakby takie zebranie, jakaś tam szamanka przyjechała, ja myślałam, że to w ogóle koncert, był plakat o śpiewaniu, poszłam tam, okazało się, że to spotkanie z jakąś szamanką z Afryki. I mnie tam, bo ponieważ w ogóle nie widziałam, co mnie czeka, o tym filmik jest, jakby ktoś chciał zobaczyć, ja tam przyszłam jeszcze nieprzygotowana, się okazało, że jest ceremonia z wejściem w nocy, tam ta pełnia, do tej świątyni. I co było najbardziej mnie rozwaliło? Ona w pewnym momencie mówi tak, słuchajcie, czy teraz chodziło o to, że my się spotkaliśmy, że są czasy takie, że, ta, że czas przyszedł, żeby ta kobieta właśnie wyszła z tej, że ona była tam niesłuchana, nieważne, żeby ona tą swoją moc podniosła, pokazała, a mężczyzna musi troszeczkę się tam. I wiesz, jak wchodziliśmy do tej świątyni, jak ona kazała wchodzić? Kobiety wchodziły normalnie na stojące, a mężczyzna musiał tam klęknąć i w ogóle... O. Wyobrażasz sobie? Ona się na początku zapytała, czy panowie się zgadzają, bo tam było połowa mężczyzn. Wszyscy chętnie się zgodzili. Ja poczułam się, no powiem ci, no w sensie, że wiesz, co to ty myślisz? Czy rzeczywiście teraz jest taki czas, że coś takiego jest w powietrzu? Już trudno mi się odnieść do tego, jak ta pani to postrzegała, tak? Natomiast w moim poczuciu... żeńskie, męskie, nie sprowadzałabym do kobiet i mężczyzn, bo właśnie chyba to sprowadzanie do tego powoduje konflikt, tak, że teraz znowu co, kobiety będą, bo mężczyźni tyle mali. Ja bardziej postrzegam to żeńskie, czy to bogiczne, jako pewien rodzaj jakości, pewien rodzaj systemu wartości i że to jakoś wraca teraz, tak, że to jakoś wraca do głosu, czyli skupienie na ciele, patrzenie na świat, na przyrodę, na zwierzęta, jako na istoty żywe, zwracanie się do tego wszystkiego jak do istot żywych, pewien rodzaj sakralizacji codziennego postępowania, to nazywam żeńskim, pewna cykliczność, ale czy to robią kobiety, czy to robią mężczyźni, co za różnica, tak? Oboje nosimy, obie, wszyscy, znaczy inaczej, wszyscy nosimy w sobie te jakości żeńskie i męskie, tak? I być może właśnie może czas skończyć z tym podziałem żeńsko-męskim. Bardziej postrzegałabym, że pewne jakości bogini mogą wrócić, tak? Ale bogini to w znaczeniu znowu pewnych jakości, a nie w znaczeniu, że jak wraca bogini, to teraz kobiety będą u steru, tak? Jakby, i nie chodzi mi o to, że mają nie być, nie, absolutnie. Jakby, chodzi mi o pewien rodzaj jakości, która powraca, tak? Oczywiście, że jest nierównorodność.
nierówność na świecie. Oczywiście, że to jakby jestem tego świadoma, ale nie chcę o tym mówić, tak? Bo to jest oczywiste. Bardziej mówię o tym w kontekście samych jakości, że pewne jakości potrzebują wrócić już do świata i być może właśnie się budzą i być może też szukamy tych jakości, dlatego tak wiele różnych technik i tak wiele różnych osób w tej chwili wypływa z różnego rodzaju pomysłami i jest to jakoś przyjmowane, tak? Bo być może jakoś też łakniemy tego. To jest piękne na zakończenie. Dziękuję, że tak mi teraz też przejaśniłaś. No nie wiem, już dlaczego nie mogę być zakończenie. Dziękuję ci serdecznie. Piszcie pytania, podziękowania, wszystko, co wam przyjdzie do głowy, przemyślenie, bo no, my to robimy dla was, bo ja mam też taką nadzieję, że wiesz, no, rozmawiając z tobą, przede wszystkim dla mnie to jest wielka przyjemność i wiedza, twoje niekończące się, ale też mam nadzieję, że ktoś dzięki internetowi może na tym też skorzystać. Także ta wasza aktywność jest też bardzo potrzebna i zachęca do dalszych działań. Bardzo dziękuję ci serdecznie. Również dziękuję. Za to spotkanie na ceremonii i teraz. No i być może do zobaczenia na jakiejś następnej ceremonii, może dojrzeje i przyjdzie taki tak. czas na mnie. Dziękuję ci jeszcze raz serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia.